Dzień dobry, nazywam się Iwona Harko, jestem bibliotekarką, pracuję w Bibliotece Publicznej w Konstantynowie. Znajdujemy się na sali widowiskowej GCK w Konstantynowie, na której niedługo odbędzie się promocja naszej książki o przepięknym tytule Jaka była Twoja bajka? Ta książeczka jest zbiorem bajek opowiadanych z ust do ust, opowiadanych przez starsze pokolenia i zostały spisane, żeby te bajki nie zaginęły, nie przepadły wraz ze starzejącym się pokoleniem, ale też na koniec książeczki są opowiadania współczesne. Pomysł od dawna narodził się, teraz po prostu, gdy zostały pozyskane pieniądze, w tym projekcie po prostu mogłyśmy zrealizować pomysł, który dzisiaj właśnie zostanie zaprezentowany naszej społeczności. Nagrania tych bajek odbyły się tutaj w bibliotece, czytali autorzy prac, a także osoby zaproszone, w tym wójt gminy, pan Romuald Murawski. Czytane utwory można odsłuchać na kanale Radia Biper w serwisie YouTube, a później także na naszej stronie www, jaką posiada biblioteka, ale z miłą chęcią pomożemy, naprowadzimy zainteresowanych czytelników czy potencjalnych słuchaczy. Spotykam się dzisiaj, żeby zakończyć pierwszy etap projektu, który został przygotowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Myślę, że bardzo ciekawy projekt o szerokim spektrum. Dzisiaj podsumowujemy pierwszy etap. Spotkamy się z autorami bajek, którzy je przygotowali. Została wydana specjalna książka z tymi bajkami. I myślę, że cóż, należą się gratulacje pomysłodawcom, bo to są też i dodatkowe środki. One są bardzo wymagające. Praca nad tym projektem to jest naprawdę absorbująca. I dzięki tutaj Bibliotece Publicznej, pani dyrektor, Bacie Łuczewskiej i całemu zespołowi biblioteki udało się pierwszy etap zrealizować. I cóż, jeszcze raz dziękuję i gratuluję i myślę, że szczęśliwie dobrniemy w przyszłym roku do szczęśliwego końca. Swoim dzieciom opowiadałem i to minęło od kupę lat, ale jakoś utrwaliło się w głowie. No i się cieszę bardzo, że po prostu uważam to za wyróżnienie, że uczestniczę w tej imprezie i dziękuję bardzo wszystkim za wyróżnienie. No i proszę przeczytać moje bajeczki, cała publiczność, bo uważam, że są piękne. Ja skorzystam z okazji, że taki powstał pomysł, bardzo fajny, żeby właśnie uwieczniać takie zasłyszane dawniej bajeczki od babci, od naszych mam. Bajka taką była nieodłączną sprawą, od zawsze się słuchało bajek, od wieków, prawda?
Teraz zupełnie inna jest forma słuchania czy oglądania bajek. Ja miałam jeszcze to szczęście, że słuchać je właśnie przekazywana została taką formą mówienia przez mamę moją. I tutaj została uwieczniona, z czego się bardzo cieszę. Zachęcam do lektury. Moja babcia pochodzi z Wajkowa. Bardzo często spędzałam u niej wakacje. Chciałam jak najdłużej tam być. I babcia opowiadała tylko jedną tą... Dla nas to była bajka, no nie wiem, to nie była ani czerwone kaptury, ani nic na takich rzeczy nie opowiadała, tylko zawsze tą jedną to samo. Pomimo, że usłyszeliśmy to już dużo razy razem z moim rodzeństwem, to i tak by babcia opowiedz jeszcze tam tą bajkę. No jaką bajkę? No jak to? O tych dzieciach. I ona tak nam opowiadała. No w tej bajce czasami są te takie trzy kropeczki, no pomimo, że pytałam mojego rodzeństwa, czy pamiętają, też trochę mi tak pomagali, ale też już nie pamiętają, czyli jednak ten czas zawiera te bajki i dlatego warto spisać, a nigdzie nie ma tej bajki, szukaliśmy na internecie, nigdzie nie było, nikt mnie nie wiedział, nie zna tej bajki, no tylko nasza babcia chyba ją znała, nie wiem. W książce tej są dwa jej utwory, ale to są z jej głowy, nie z tego, co usłyszała od kogoś, tylko są jej własne i ona może właśnie powie, skąd ma takie pomysły? Same mi przychodzą do głowy.